Niedawno dowiedziałem się o bardzo radosnej wiadomości. Otóż pewna pani, która przychodziła do nas z chustką na głowie, chorująca od długiego czasu na nowotwór, który ją wyniszczał, została uzdrowiona. Najciekawsze jest to, że w czasie modlitwy za nią w grupie dzielenia prorocy mieli poznanie, że problemem u niej jest brak przebaczenia. W Ewangelii Marka, 11 rozdział, 23, 24, 25 werset, Jezus nas tam uczy trzech bardzo praktycznych rzeczy. Po pierwsze, 23 werset, jak wierzyć, 24, jak się modlić, oczywiście jak się modlić, żeby ta modlitwa była skuteczna, i 25 werset, jak usunąć przeszkodę, która może blokować wpłynięcie tego strumienia Bożej łaski, uzdrowienia do naszego ciała, do naszego życia. I tym właśnie jest przebaczenie. I dzisiaj o tym będzie konferencja, więc zapraszam Was na uwielbienie, które będziemy również transmitować na kanale Prowadzi Mnie Jezus o godzinie 19:30. Kto tylko może, wpadajcie, oglądajcie. Jeżeli na żywo możecie, czujcie się zaproszeni. Będziemy zaszczyceni Twoją obecnością. Wołomin, parafia świętego Józefa Robotnika, 30 listopada, godzina 19. Zaczynamy, 19:30, zaczynamy transmisję. Z Panem Bogiem. Hej!